widziałam, jak wszyscy jako grupa zareagowaliście, jak Dagmara zeszła z parkietu po swoim drugim występie. No właśnie, jak wam jako uczestnikom patrzy się na to wszystko, że Dagmara przechodzi z odcinka na odcinek, inni, którzy tańczą bardzo dobrze i są faworyzowani też, no odpadają. Wiesz, my uwielbiamy Dagmarę. Tak, Dagmara ma tak wspaniałą osobowość, jest ciepłą osobą, jest dowcipna, ma dystans do siebie i też pracuje uczciwie, tak samo jak każdy z nas. Miała dzisiaj super dwa tańce, świetnie się pokazała, jakby one były różne, były z przymrużeniem oka, no a to jakby właśnie o to chodzi, no to jest show biznes, to jest program rozrywkowy i to tak widzowie decydują, kto przechodzi dalej. Jeśli widzowie chcą, żeby Dagmara tańczyła, jakby super, ekstra. Oprócz tańca tutaj też jest wiele, wiele innych rzeczy, które ona daje temu programowi i to, jaki ma dystans, jak prowadzi rozmowę się z nią, jak ona dyskutuje z tymi jurorami. No przecież my tam sikamy ze śmiechu, przysłowiowo chyba mówiąc, ty. Stojąc w tej w loży, więc jakby dla mnie to jest fantastyczne i za każdym razem, jak ona tam stoi, ja jestem ciekawy, co ona powie, co ona zrobi, bo ona po prostu jest nieprzewidywalna, niepowtarzalna. Proste, napisali, że jury faworyzuje właśnie Anitę. Co ty, Jacek, na to? Wiesz co, no jakby ciężko powiedzieć, tu zawsze się znajdą głosy za i przeciw. Im dalej, im bliżej jesteśmy finału, uważam, tych głosów będzie też więcej, tak? Odpadają faworyci innych ludzi, którzy pewnie by wolali widzieć może kogoś innego, ale taki jest program. Ja uważam, że my robimy uczciwą pracę i szczerze powiedziawszy, ja bym jeszcze wyżej ocenił Anitę, więc robi to, co ma zrobić, robi to tak, jak ma zrobić i nie widzę tutaj nic, co można byłoby jakby, nie wiem, wyciągnąć. A ja chciałabym przestać być polityczna, bo mnie to trochę denerwuje, bo ja mam poczucie, że to piszą tak pewne osoby, jakby są to określone osoby. Ja myślę sobie tak, trochę więcej szacunku do po prostu naszej pracy, bo ja się nie zgadzam na to, że ja w wieku 48 lat jestem, nie wiem, porównywana do kogoś, że są po prostu jakieś takie bardzo nieprzyjemne określenia, bo drodzy Państwo, naprawdę to jakby jest bardzo łatwo wyczuć, jakby komu kibicujecie i jakby dlaczego tak się dzieje. Trochę kultury. Jakby my wszyscy bardzo intensywnie, ciężko pracujemy na ten efekt, który widzicie. Więc więcej życzliwości i jakby właśnie tego dystansu, poczucia humoru, jakby do siebie, do świata i też do nas.